Cześć, czy na prowadzeniu myjni bezdotykowej da się jeszcze zarobić? Jak nie paść ofiarą złudzeń i opowieści o pasywnym biznesie, kolosalnych zarobkach i zwrotach w przeciągu 5 lat? Poznajcie całą prawdę o zarobkach na myjniach bezdotykowych. Pierwsza myjnia, pomimo bezpośredniego wjazdu z bardzo ruchliwej drogi krajowej, jest słabo oznakowana i niezbyt nowoczesna. Druga myjnia zlokalizowana jest na obrzeżach dużego blokowiska przy dość ruchliwej drodze. W otoczeniu znajduje się mały rynek, piekarnia, stacja paliw. Trzecia myjnia ma doskonałą, wręcz wymarzoną lokalizację w centrum miasta przy dużym skrzyżowaniu. W pobliżu myjni znajduje się centrum handlowe, dwie stacje paliw, autoserwis, duże osiedle mieszkaniowe. Ile każda z nich zarabia? Nie muszę sprawdzać konta bankowego, żeby to wiedzieć. Moim podstawowym narzędziem do zarządzania myjniami jest CM, czyli Car Wash Manager. Głównie używam go jako aplikacji na telefonie, ale na potrzeby tego filmu przesiądziemy się na wersję desktopową. Na początku muszę się zalogować do systemu. Po zalogowaniu widzę dashboard, który umożliwia mi ocenić stan myjni jednym rzutem oka. Po lewej stronie widzę tak zwany wyścig myjni, czyli widzimy, która z naszych myjni zarobiła najwięcej pieniędzy w wybranym okresie czasu oraz sumę przychodów. Możemy oczywiście okres czasu, który nas interesuje, zmienić. Widzimy również stan techniczny, wszystkie alarmy z myjni. Klikając na wybraną myjnię, możemy dowiedzieć się, co konkretnie jej dolega. Widzimy tutaj na przykład, że myjnia wymaga przeglądu, no i będzie trzeba wezwać serwis. Zjeżdżając na naszym dashboardzie niżej, widzimy poszczególny udział metod płatności w całym przychodzie, czyli widzimy, ile procent zapłacono nam monetami, kartami bankowymi, aplikacją mobilną. Oprócz tego widzimy rozkład godzinowy dla całej sieci, historię inkasacji oraz podsumowanie transakcji fiskalnych oraz tych niefiskalnych oraz potencjalnych errorów. Jest to związane z ostatnią fiskalizacją. Także tak wygląda dashboard, który widzimy na pierwszy rzut oka. Pierwszą myjnią, którą omówię, jest myjnia znajdująca się przy drodze krajowej nr 10, która jednocześnie jest drogą wylotową z miasta. Myjnia nie jest zmodernizowana, a jej obrót jest, szczerze mówiąc, rozczarowujący. Zdecydowanie jest to obiekt, nad którym będziemy musieli jeszcze popracować. Żeby zobaczyć, ile przychodu wygenerowała myjnia na Gdańskiej, wchodzę w zakładkę Finanse, następnie klikam Obrót. Wybieram myjnię, która mnie interesuje. Okres, który mnie interesuje, mam już wybrany. Widzę tutaj przychody z poszczególnych stanowisk z podziałem na różnego typu płatności. Na dole widzę podsumowanie wszystkich przychodów. No i zjeżdżając jeszcze niżej, ponieważ myjnia jest wyposażona w rozmieniarkę, widzę, ile sprzedała nam rozmieniarka. Co ważne, nie interesuje mnie, ile rozmieniła, interesuje mnie tylko, ile sprzedała, czyli ile sprzedała kart lojalnościowych i ile sprzedała doładowań. Także widzimy tutaj, że sama myjnia wygenerowała 313 941 zł, a rozmieniarka 18 745 zł. Ta myjnia, jak widzimy, zaokrąglając, wygenerowała przychód na poziomie 333 tysięcy złotych brutto, ale ma 6 stanowisk, co oznacza, że średnio za stanowisko wyszło nam miesięcznie około 4625 zł brutto. Myjnia na Gdańskiej powstała 13 lat temu. Od tego czasu przeszła tylko drobną modernizację. Pomimo dobrej jakości mycia, świetnej chemii, jej wygląd nie jest atrakcyjny, a koszty utrzymania są zdecydowanie za wysokie. Do bieżących kosztów związanych z wysokimi opłatami za prąd, gaz dochodzą koszty ciągłych napraw. Dlatego jest to najgorzej zarabiająca myjnia w naszym portfelu. Wiem o tym, że bez dodatkowych nakładów finansowych i jej modernizacji biznes nie będzie się nam opłacał. Gdybym miał mówić o okresie zwrotu tej myjni, to będzie to jakieś 15-16 lat, czyli bardzo długo. Jeśli Ty masz taką myjnię i chcesz ją zmodernizować, albo nawet myślisz o jej zamknięciu, skontaktuj się z nami. Mamy różne możliwości, aby Ci pomóc. Kolejną myjnią do analizy jest myjnia przy ulicy Jasnej. Myjnię tą wybudowaliśmy 5 lat temu. Jest wyposażona we wszystkie systemy, które przynoszą nam oszczędności. Dodatkowo ma odkurzacz, rozmieniarkę
i aktywną pianę oraz szczotkę. Jej lokalizacja jest dobra, ponieważ znajduje się w okolicy jednego z największych osiedli w tej części miasta, tuż przy stacji benzynowej. Aby zobaczyć przychody z myjni jasnej, wybieram odpowiednią myjnię. Okres mam już wybrany prawidłowo i widzimy, że sama myjnia wygenerowała 459 126 zł, a rozmieniarka w tym przypadku 13 180 zł. Podsumowując, myjnia wygenerowała przychód na poziomie 471 000 brutto, co daje nam 9 800 brutto per stanowisko na miesiąc. Ponad dwa razy więcej od stanowiska niż w przypadku myjni przy ulicy Gdańskiej. Naszą perłą w koronie jest myjnia przy ulicy 26 Kwietnia w Szczecinie. Myjnia ta została odremontowana pod koniec października 2022 roku. Co ciekawe, po wstawieniu nowej myjni w miejsce starej obroty wzrosły ponad dwukrotnie. Wybieram myjnię na 26 kwietnia. W tym przypadku będę musiał zmienić okres, ponieważ to jest myjnia, która została, tak jak mówiłem, odremontowana. Pod koniec października oddana do użytku, więc wybieramy okres dowolny i wybieramy tutaj listopad, 1 listopad 2022 roku, a następnie końcóweczkę stycznia 2023. Wybieramy. Analizujemy zdecydowanie krótszy okres w tym przypadku. I widzimy, że biorąc pod uwagę te 3 miesiące, myjnia zarobiła 157 656 zł, a rozmieniarka 3377 zł. Pamiętajmy, że mówimy tutaj tylko o 3 miesiącach. Bardzo interesująca w przypadku tej myjni jest zakładka Szczegóły. Pozwala ona na dużo bardziej szczegółową analitykę. Możemy tutaj wybrać miesiąc, myjnię oraz okres. W tym przypadku są one już odpowiednio zdefiniowane i bardzo, bardzo interesującym wykresem w przypadku tej myjni jest wykres pokazujący nam udział typów płatności. I zobaczmy, co tutaj widzimy. Widzimy, że bardzo duży udział, aż 18%, są to płatności za pomocą aplikacji mobilnej BeLoyal, czyli aż 18% naszych klientów płaciło za pomocą tej aplikacji. To jest po prostu unikalny wynik i on daje nam bardzo ważną informację, ponieważ jest to dowód na to, że dzięki tej aplikacji można pozyskiwać nowych klientów. Widzimy również, że udział kart bankowych jest stosunkowo duży. Reszta to jest udział monet. Mamy też niewielką część klientów, którzy korzysta z fizycznych kart lojalnościowych, jednak widać, że większość odchodzi od fizycznych kart na rzecz aplikacji. Sumarycznie, w wybranym okresie myjnia zarobiła 157 656 zł, czyli około 52 tysięcy miesięcznie. Kwotę tą dzielimy na 4 stanowiska, daje nam to 13 tysięcy brutto na jedno stanowisko, czyli jest to 4 razy więcej niż w przypadku naszej najgorzej zarabiającej myjni. To, czy myjnia zarobi w dużym stopniu, zależy od struktury kosztów. Największe koszty generują energia, czyli gaz oraz prąd, oraz woda i ścieki. Do tego dochodzą pozostałe koszty stałe, takie jak dzierżawa oraz zakup chemii i elementy eksploatacyjne i kilka kolejnych pozycji. W przypadku nowych myjni z pewnością udało nam się ograniczyć koszty dzięki dodatkowym systemom, takim jak smart heating, czyli system inteligentnego zarządzania ogrzewaniem posadzki, czy programowi woskowania na niskim ciśnieniu. Często pytacie się mnie, jaki jest okres zwrotu z takiej inwestycji. Tak jak powiedziałem wcześniej, jest on powiązany zarówno z kosztami, jak i z przychodami myjni. W zależności od szczególnych przypadków waha się on w najlepszych warunkach od 7 do nawet 15 lat. Zdarzają się też przypadki myjni, które bankrutują. To, co mogę Wam w pełni potwierdzić, to to, że nie ma zwrotów z inwestycji w myjnie na poziomie 5 lat. Jeżeli ktoś Wam wciska taką informację, to raczej chce Was nabić w butelkę. Jak pokazał przykład myjni 26 kwietnia, kluczowe jest używanie nowych i nowoczesnych metod pozyskiwania klientów biznesowych, takich jak aplikacja BeLoyal. Dzięki niej możemy w bardzo tani i prosty sposób dotrzeć do takich firm jak korporacje taksówkarskie, kurierzy, pomoc drogowa czy firmy transportowe.
Dzięki aplikacji nie musisz myśleć o fakturach, ponieważ są one wysyłane automatycznie, bezpośrednio do użytkownika aplikacji. Podsumowując, pamiętajcie, dzisiaj na myjni zarabia ten, kto ma dobrze skonfigurowane koszty. O tym, jak policzyć koszty i komu dziś opłaca się otworzyć myjnię, opowiem Wam w kolejnym odcinku. Zapraszam, do zobaczenia.